No Mariusz sięga, zobaczymy czy się uda. Edytka weszła do środka. Potrzebuję jakiś kij. Masz coś? Coś mam. No chodź. Hej! Hejo! Ale czerwony. Czerwone nosy. Rudolfy. Czerwononose. I gorąca prośba właśnie. Trzymajcie kciuki, żeby nie padało. Może być mroźno, tak jak dzisiaj, minusowa temperaturka, ale żeby nie padało, żeby ta płyta za nami była czysta, tak jak teraz. Także słuchajcie, zróbmy może tak, żeby nas troszeczkę rozgrzać, dać nam takiego powera. Dajcie łapki w górę. A ci, co nas oglądają, a nie subskrybują, naciśnijcie ten czerwony guziczek. Hejo, hejo! Dzień dobry! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na sobotnim spacerku śmietnikowym. Panie, zapraszamy was, chodźcie z nami. Pogoda, jak widzicie, fantastyczna. Chociaż no, mróz. Mroźno. Mróz, jesteśmy opatuleni. Mamy nadzieję, że dosyć ciepło. Wczoraj u nas spadł pierwszy śnieg. No i się zaczęło. Skrubanie szybek, odśnieżanie samochodu. No i no niestety już nadszedł taki czas, nadchodzi taki czas, kiedy no fajniej, wygodniej, lepiej siedzieć w domu, cieplutkim domu, pijąc ciepłą herbatkę, niż marznąć na targu staroci, czy chodzić po śmietnikowych spacerkach, ale my się nie zrażamy, my cały czas do przodu lecimy, nie poddajemy się, idziemy ratować te skarby. Zobaczymy, co dzień przyniesie. No i Edytka, co ty powiesz jeszcze? Jakie ty masz ciutkę dzisiaj? Jakie? Jaką? Bo chciałem powiedzieć ciutki, a ja zawsze palnę coś. Nie no, ja coś czuję, że dzisiaj będzie fajnie. Tak? No to zobaczymy te odczucia. Także tyle kochani, jeżeli chodzi o wstęp, o przywitanie. Dziękujemy, że jesteście, że spacerujecie z nami. No i chodźcie. Podpowiadajcie mi, żeby nie było, że znowu ta się nagadała, że będzie coś, a potem nic. Zobaczymy. Coś powinno być. Jak do tej pory zawsze coś było, więc mamy nadzieję, że ten spacerek też będzie. O, pozdrawiamy pana, pan się odwrócił z ciekawości. Zawsze do tej pory coś było, więc mamy nadzieję, że to nie będzie pierwszy pusty spacerek. Podejście pierwsze. Oponki. Kołpaki. Oponki. O, tutaj są jakieś płyty. Edytka znalazła. Juma. O, to chyba polski film. O, bardzo proszę. Święte obrazki. Oczywiście, zabieramy. O, jest trochę więcej tego. Tu jest jakaś ramka. Tak. Oczywiście zabieramy. Dobrze, to rozglądamy się. Wyjdziemy z tego śmietnika i wam powiemy, co ciekawego jeszcze było. My już w dalszej drodze. Edytko, co wzięliśmy? Co było? To były święte obrazki, które tutaj zabieramy. Okej, okay. Teraz. Mówię, że były święte obrazki, które zawsze zabieramy. Były dwie ramki i jakieś płyty. Z filmami chyba, no? No, coś takiego. Nic więcej ciekawego nie było. Kołpaki do opla. I opony. Zużyte. Ale już to nie jest pusty spacerek. To już nie jest... Mówiłam, że mam tutkę. No, tak, no i widzicie. I tak to będzie. A mówiłam, że coś będzie. Mówiłam, że czutka. Edytka to... Wiecie, to tak ciężko się nawet uśmiechać, bo mroźno jest bardzo. Buzie nam tak przymarzają trochę. Nakrymowaliśmy sobie je dosyć dobrze. Może się świecę nawet. No teraz trzeba uważać na siebie. No trzeba dbać. Dobrze, no to nie gadajmy. O, tam widzę przed sobą składzik jakiś, więc widzimy się na tamtym składziku. Składzik to chyba kartony. Właśnie, co widzicie? Chodźcie tutaj ze mną na gabaryty, pustawo. Kasztany.
Na szczęście nie było śmieciarek. Jest to siedytko? Piekarnik. Jaki piekarnik? O, ho, ho. Piekarnik, no tak. Electrolux. No tutaj to pusto. Pusto? Mhm. Okej. Okay. To pędzimy dalej. Edytka prowadzi. Jak zawsze. To chodźmy za nią, zobaczymy, gdzie ona nas zaprowadzi. Chodźcie tędy. Zaskoczymy ją. A co tu się dzieje? O, chciałam zrobić kulkę, ale nie zasypki. No to dobrze. Widzicie? Widzicie cwaniaka? Ale zobaczcie, ile śniegu. No jest. No. Właśnie chciałam zrobić kulkę i ten rzucić, ale no widzisz. No właśnie. Musisz inną kulkę ukulać. Z innego śniegu, innym razem. O czym ty sobie pomyślałaś? No o tym samym. Ja cię muszę tutaj zaskoczyć. No tutaj też już ktoś chciał kogoś zaskoczyć chyba, bo zbierane było na kulki. Okej, idziemy na tamten śmietnik. Do szkła zerkniemy. O, szklanka Coca-Coli jest. O, dwie. Szklanki Coca-Coli. Trzy. Co ty gadasz? No zobacz. Aha. Wyciągnij. Jedna. Cała? Całe są, nie? Całe, no. Ta jest tylko ubrudzona, to ale całe są. Okej, Rytka niech wyciąga. A my popatrzymy. Na oponki. Tu jest jakiś karton. Och, och, och. Tu nic ciekawego. Zbita? Dwie są zbite, ale nie wiem, czy tam jest jeszcze jedna, ale nie, ja nie sięgnę. O, jest sporo ich, tak. Wyłączymy się i spróbuję ja. Dłuższe ręce mam może. No Marusz sięga, zobaczymy, czy się uda. Masz coś? O, super! Czyli mamy cztery. Coca-Cola. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Ale chyba od jakiegoś czasu nie ma tego, nie? Te reklamy. Czyli żarówki Coca-Coli. Reklamy? No, tej reklamy. No może już bliżej świąt będzie. Ale w zeszłym roku też nie pamiętam, żeby było. Nie wiem, może wycofali już. Ja i ta moja pamięć. To mamy. Cztery. Super. Tam było więcej, ale już reszta już jest rzucona i potuczona, nie? To co, rozejrzymy się i zobaczymy, co tam się uda jeszcze. Sięgasz jeszcze? Nie. No to co, Edytko, opuszczamy ulicę. Jaką? Żebym ja się nie pomylił. No. Wrocławską. Wrocławską. Idziemy na... Wielkopolską. Wielkopolską. Właśnie też dostałem wiadomość od Rafała, bo wczoraj mieliśmy gości. Był u nas Rafał i Ola. Pozdrawiamy. Dzięki za odwiedzinki. Bardzo fajnie, bardzo fajne, przyjemne spotkanie. Posiedzieliśmy troszeczkę, pogadaliśmy, pochichraliśmy się. Super było. Naprawdę mega. No dawno nie mieliśmy takich właśnie do spotkań fajnych, bo nie ma czasu. Mamy bardzo dużo zaproszeń, ale nigdy czasu nie mamy. I wczoraj mogliśmy po prostu się tak odstresować. Też mogliśmy też, wiecie, no... No fajnie, miło spędzić czas z kimś, nie? No. Więc to naprawdę było coś fantastycznego. Dzięki jeszcze raz za wszystko. Ściskamy mocno. Dobrze. No to tyle z wiadomości. Słońce zaszło i zrobiło się mocno zimno. Jest zimno naprawdę. No właśnie, będzie coraz to bardziej zimno. Pultachy czerwone się robią. Słuchaj, jak będzie coraz to bardziej zimno, to trzeba będzie zabierać chyba termos ze sobą. Będziemy robić sobie te... Postoje, bazy. Bazy, no. Co dwa śmietniki i baza na kubeczek... Gorącej herbatki. Herbatki, no. To też dobry pomysł. No tak, jak przy soli tak minus 15, 20. O.
Uj, na samą myśl, jak mi się... Ja nie wiem, czy w ogóle będzie można coś mówić przy takim mrozie, jak się buzia tak zmrozi, to ciężko. No, to, no właśnie. No to sprawdź walizkę. Ciekawe, czy ona się da otworzyć. Uwaga. Pusta. Pusto. Nie ma kokosów. Dobra. No to idziemy. Ale trzeba było sprawdzić. No zawsze trzeba próbować, nie? A może? O, tutaj proszę bardzo. Znowu opony. Składzik. Szukasz kurki? Nie, to ty szukasz kurki zawsze. No ja tak zaglądam właśnie, tak. Oponki letnie, czyli była wymiana. No, taka pora, nie? Nic. Nic ciekawego. Nic ciekawego? Nie, oprócz tego, że chusteczki trzeba powyciągać. I... Z nosa kapie? Każdej gapie z nosa kapie. Dobrze, nie nagrywajmy tego. Ohoho. Tutaj jest co przeglądać. Są jakieś zabawki. Przejrzymy. Edytka weszła do środka. Potrzebuję jakiś kij. Masz coś? Coś mam. O! Edytka coś ma, potrzebuje kijka. No to... A to jest to akwarium. Chyba nie będę miał. Czekaj, tu jest jakaś listwa przypodłogowa. Zobacz, czy coś ci to da. Okej. Okay. To czekamy na informacje od Edytki, a... W międzyczasie zobaczymy te zabawki. Edytko, no pochwal się troszeczkę, pochwal się. No dobrze. Koszyczek. Patrzcie, jaki fajny. Tutaj mam drugi. I jakieś pudełeczko. O, tylko nie wiadomo, czy to zejdzie. Ale ja spróbuję umyć, no. Spróbuję coś z tym zrobić. A może się uda. No to w ramach wdzięczności, że Edytka takie skarby znajduje, najlepsze, bardzo proszę, medal. O, rety, dziękuję ślicznie. Złoty, złoty, żeby nie było. Dziękuję, dziękuję. Bardzo będę proszę. Będę się starać dalej. Proszę nosić. Dobrze. Co tutaj, Edytko? No chodź. Hej! Hejo! Ale czerwony! Czerwone nosy! Rudolfy! Rudolfy! Czerwononose! Troszeczkę opału. Czy on tutaj jest otwarty? Tak. To zerknijmy tylko po rogach. Co i jak. Wychodzimy tutaj. O, tutaj nie. Okej, okay, to tam przed nami jeszcze jeden. Tutaj są takie fajne śmietniki, bo mają z boku miejsce na gabarytki właśnie, nie? Tutaj też często coś... Ława. Była sobie ława. Sam blat został. No tutaj jeszcze są części. Mhm. Chyba nie ma nóg. No, jednym słowem... Opał. Dokładnie, Edytko. Opał. Jesteśmy w połowie drogi. Mhm. Połowa spacerku za nami. No i tak chcieliśmy skorzystać z tej okazji. Jesteśmy akurat, zobaczcie, hops, na placu, gdzie jutro odbędzie się Targ Staroci w Jastrzębiu. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Bardzo gorąco. Kochani, i gorąca prośba właśnie. Trzymajcie kciuki, żeby nie padało. Może być mroźno, tak jak dzisiaj, minusowa temperaturka, ale żeby nie padało, żeby ta płyta za nami była czysta, tak jak teraz. No i aby nie było opadów. Może słoneczko się przebije. Mamy nadzieję, liczymy na dużą frekwencję, liczymy na sporo osób, no. To jest nasz cel charytatywny. Tak, cała kwota będzie na cel charytatywny, więc liczymy na całe Jastrzębie i okolice. Wiadomo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, jak to my. Więc trzymajcie kciuki, będzie nam bardzo miło za to, żeby nie padało. Tak jest. Lecimy dalej? Pewnie. Nic wielkiego.
Radytko, masz coś? Ucieszyłaś się? No. O-o! Co ty gadasz? Już to było otwarte. A, to jest klameczko! Brawo, bo ja myślałem, że nie wyrobię na kaucję. Ucieszyłam się, że mam taką fajną torbę. Ale patrz, że ona jest rozerwana. Mhm. A, no to dobre rozwiązanie, widzisz. Tutaj tak, na czytnik, tak. A tutaj na klameczkę. A tutaj też jest czytnik z tej strony. Tak? Też jest, no. Piękny składzik. Piękny składzik. Zobacz na te fotele. O kurcze. Jaki rozmiar. No. Ja cię kręcę. Czekaj, Lidko, przejdź. No tutaj to bym się zmieścił. No jest kolos, co? O rany! No, iście królewski fotel. Naprawdę. Co tutaj mamy, Edytko? O. Nic ciekawego. Smycz? Smycz, no. Oczywiście. Smycz. Kurzana. Skórzana. Nawet, a to jest, już myślałam, że dwie, ale to jest popsuta. Tutaj się piesek zerwał chyba. Albo to odcięte albo jest. Albo odcięte. O, ale smycz to na pewno nam się przyda. Nie. Do schroniska, tak, skórzana. Jest. No to fajnie. Zerkniemy jeszcze sobie. Dookoła oczywiście. Kartonów. Kartoników tutaj po zabawkach trochę. Czyli... Rozglądamy się. Co chciałeś powiedzieć? Opał? Opał, no. Nie, no nie. Jest, jest, jest. Gdzie się człowiek nie obejrzy, to... No jest. Idziemy, idziemy, słuchajcie, ale zimno się zrobiło, naprawdę. Bardzo. Słońce zaszło. Zobaczyliśmy, jest minus 5 stopni. Minus 5, ale odczuwalna chyba będzie no, dużo... No, będzie niższa, dużo na pewno. Niższa. Na pewno niższa. Także słuchajcie, zróbmy może tak, żeby nas troszeczkę rozgrzać, dać nam takiego powera. Dajcie łapki w górę. A ci, co nas oglądają, a nie subskrybują, naciśnijcie ten czerwony guziczek. Będzie no, naprawdę nam bardzo gorąco. Rozgrzejemy się do czerwoności. Będzie nam naprawdę bardzo tak. Miło. No co, jeszcze mamy troszeczkę drogi. Lecimy. Mamy jeszcze kilka śmietników przed sobą, więc mamy nadzieję, że też fanty nas rozgrzeją. A jak nie, no to szybciutko do domu. Tak, na gorącą, gorącą herbatę. No to co, kochani, kończymy ten nasz dzisiejszy spacerek. Dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo fajnie. Dosyć coś owocny. Tam mamy. Tak, to nie był pusty, także cieszymy się. Tak, bardzo pomimo fajnie. Tego mrozu. Teraz lecimy na gorącą herbatkę, się rozgrzać. Tak jest. Dziękujemy za towarzystwo, kochani. Przypominamy, jutro Targ Saroci w Jastrzębiu Zdroju. Zapraszamy bardzo Zapraszamy wszystkich, ci, którzy mogą, bardzo serdecznie zapraszamy. Tak będzie jest. Nam miło. Pewnie. Trzymajmy kciuki za pogodę. No przede wszystkim, żeby nie sypało. Chcemy zabrać te pluszaki, nie? Też myślimy o tym, dlatego no fajnie by było, gdyby nie padało. Także jeszcze raz trzymajcie kciuki za nas, za tę pogodę i trzymajcie się w takim razie. Buziaki. Edytka z banki. Pa, pa. Kłania się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do pa. Następnego.